Azur morza na tle zachodzącego słońca. O Boże, jak poetycko. Halo, halo, hej, cześć, dzień dobry. Moi drodzy, witam was w podróży, chciałam być kulinarnej, nie, nie, makijażowej do Santorini. Nie wiem, czy kiedykolwiek klamra była bardziej spójna. Koszulka jest, jest, paznokcie na niebiesko są, są. Włosy potargane bryzą i warkoczykami rozplątanymi świeżo na wakacyjnym wybrzeżu również. Także, moi drodzy, skupiając się na kolekcji, nie opowiadając zbyt długo, zaczynamy. Otóż, zadacie pytanie, Magdalena, czy najnowsza paleta konturownia mini jest bardzo podobna do starej palety konturownia? Otóż, oczywiście odpowiem na to pytanie i oczywiście zrobię makijaż najnowszą paletą Santorini od Glam Shopu. Z pierwszych takich moich wrażeń, widząc okładkę i widząc zapowiadane nowości, spodziewałam się, że kolorem przewodnim tej kolekcji będzie oto tutaj kolor, który jest przepiękny, niebieski, to jest ultramaryna, coś w ten deseń, a zaglądając, patrząc, nie ma go. W sensie on się pojawia i przenika gdzieś tam w wersji błyszczącej, ale no, myślałam, że to będzie takie turbo pierdzielnięcie tego odcienia. No i dzisiejszy makijaż, który będę chciała zrobić, będzie on w stylu Golden Hour, czyli właśnie w takim zachodzącym słońcu, coś, co nam się kojarzy z wakacjami, oprószone rozświetleniem, no i tym podobne. Także, moi drodzy, ciekawi, serdecznie, gorąco zapraszam. Na twarzy mam już nałożony podkład i bardzo, 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 bardzo delikatnie zrobiony kremowy kontur. Wiem, że być może dla niektórych będzie to zaburzone, testując paletkę konturownia, ale to jest bardzo delikatnie. Więc jeszcze się przypudruję, także tak. Dobra, rozpoczynając nawet nie o tyle test, ale po prostu makijaż tą paletą, skupię się na tych złocieniach i na brązach. Być może się spodziewaliście czegoś bardziej w kolorze, ale jednak tutaj idę w to złoto i brąz. Ładny beż, promienisty, łatwizna, wakacyjny, archipelag, mała, mleczna, owocowy, rozgold, białe złoto, śródziemny, Santorini, purpura, likier z granatu, klejnot kokosy. Tak się nazywa paletka. Przekażę. Pokażę wam kilka przykładowych matów oraz kilka przykładowych błysków. Zanurzyłam pierwsze co kolor w purpurze, następnie likier z granatu, ładne to. Co by tutaj? Kokosy, mała mleczna, no, na słoczu. Very nice. Następnie, co byśmy tutaj wzięli? Cienie pod palcem są bardzo aksamitne, miłe w dotyku, łatwizna, owocowy i tutaj ładny beż, więc chyba będą to wszystkie kolorki w matach. Jak w przypadku glamshopowych palet i błysków, mamy tutaj różnego rodzaju wykończenia. Jedne są bardziej miałkie, bardziej perliste, perłowe, inne mają większą gradację tej drobiny. Są bardziej bogate. O, to jest to. No i na przykład kolor klejnot wygląda najbardziej bogato z tego wszystkiego, więc idźmy, zanurzmy tam palca, jak to będzie wyglądało. Złocień przepiękny, następnie białe złoto tutaj zanurzymy palec. Faktycznie jest różnica między białym a klejnotem. Rozgold lubimy. Mogłoby być bardziej różowe, ale nie będę się jakoś mocno czepiać, no bo taki jaśniutki ten rozgold. Następnie promienisty, idziemy w te złocienie. Mocno, nie ma takiej różnicy między promienistym rozgoldem. Dobra, to są takie niuanse, ale zresztą sami zobaczcie, proszę bardzo, do porównania. No, niewielkie, ale są różnice. No i tutaj złocień. Archipelag jest najbardziej złoty z tych wszystkich złotych. To jest takie mosiężne złoto. Przy opalonej karnacji będzie to fajnie wyglądać. No i najbardziej jestem ciekawa koloru Santorini. Chyba go dzisiaj nie użyję, ale chociaż na słoczu. No ładne to, po prostu ładne to.
Gdyby jeszcze taki był w granacie w macie, byłoby czadowo. No i śródziemnomorski, a nie śródziemny, z takim lekkim... O, fajne, ja nie wiem, czy ja nie zmienię koncepcji na dziś. Miał być, no... No i dobra, tutaj zrobimy pyk. I te dwa niebieskości. I rozpocznę od koloru purpura. Nie, żartowałam. Likier z granatu. On jest takim kasztanowym brązowym i to on będzie przy linii rzęs. Ale przecież ja nie nałożyłam żadnej bazy, to ja muszę to poczynić. Więc standardowo z Apolki eyeliner, który traktuję właśnie jako bazę. Mam korektor na powiekach, ale to i tak jeszcze tutaj sobie z lekka podbiję. Biorę skośny pędzelek, likier z granatu, już wcześniej wywołany do tablicy. Normalnie polizałabym pędzelek, ale przy ludziach z wilżamy mgiełką. No i teraz co ja bym zrobiła? Chodź teraz i chodź zobacz. Przy linii rzęs nakładam, zagęszczam tą linię rzęs, robię kreskę. Ona nie musi być prosta, bo i tak ją będę rozcierać. I im wyżej, to zachodzące słońce będzie bardziej rozmyte i te kolory będą również bardziej rozmyte. Więc tutaj jest nasza linia brzegowa. O, nasz najciemniejszy punkt. Rozblenduję same granice purpura. Bardzo blisko tych roztartych granic nałożę purpurę. Ej, głodna jestem. Wrócę do pędzelka i również ją rozetrę. Dobrze, moi drodzy, i teraz wezmę kolor owocowy, czyli tutaj te żółto-pomarańczowe kolory. Przeblenduję również, myślę, że z tym, który nazywa się wakacyjny. No i właśnie zaczynam blendować mój zachód słońca. Mam nadzieję, że to będzie świetny pomysł. W mojej głowie wygląda fantastycznie. Dobrze. Dobrze, na środek dałam owocowy i myślę, żeby tutaj zaraz obok nałożyć wakacyjny, czyli ten bardziej żółty. Bardziej żółty. Wrócę do purpury i tutaj te granice bardziej zaznaczę. Chodzi mi o to, żeby te kolory purpura i ten ala musztardowy po prostu bardziej się przenikały. O, teraz to jest mocniej widoczne, bardziej widoczne. Widzę, że kolor wakacyjny jest mocniej widoczny, bardziej jest taki charakterny ten kolor. Także tutaj go nałożę bliżej wewnętrznego kącika na ruchomą powiekę. Znów wrócę do purpury, tutaj to rozetrę, aby się to przenikało. W recepcji zachodu słońca brakuje mi pomarańczowego, więc tak doszłam do wniosku, że archipelag idzie w miedziany, w taki właśnie pomarańczowy i od niego bym rozpoczęła właśnie cieniowanie błyszczące. Pozostawiam tą purpurę i przy linii rzęs to, co jest ciemne i od tego, co jest ciemne, idę wyżej, czyli linię rzęs pozostawiam taką, jaką jest, a mniej więcej tak tu układam ten miedziany. To jest pierwszy z błysków. Im wyżej pójdę, tym będzie jaśniej. Tylko zanim to nastąpi, muszę tutaj ładnie te granice rozetrzeć. Bliżej środka powieki nałożę klejnot, czyli gdzieś tu najwyżej.
Promienisty, białe złoto. Wezmę promienisty. I nim wejdę tutaj blisko, prawie pod sam, o ostrość, pod sam łuk brwiowy. Fajnie ten pomarańcz tutaj zrobił, czyli archipelag. Sobie patrzę i myślę, że ja tym może pomarańczowym archipelagiem wyjdę tak mocniej. Ono! Zobaczcie, jaki ładny gradient się zrobił. Świetny to był pomysł, Magdalena. Dziękuję. Miałam szalony pomysł, aby zrobić imitację wody na dolnej powiece i tutaj z tymi dwoma kolorami wjechać, ale doszłam do wniosku, że po prostu w roli głównej te dwa kolory zrobię na Insta, nie chcę przekombinować, dalej idę w zachodzące słońce i po prostu powtórzę ruchy z górnej powieki na dolną, czyli zaczynam od likieru z granatu. Wejdę na linię wodną jak najbliżej linii rzęs i po prostu będę to rozcierać z towarzystwem złota. Im niżej, tym jaśniej i bardziej rozświetlony będzie ten make-up. Rozcieram purpurą same granice, koniuszki, owocowy. I coś, czego nie może na pewno zabraknąć, to archipelag, czyli ten najbardziej rudozłoty. I go nałożę blisko wewnętrznego kącika, przeciągając, no dajmy na to rozgoldem, bo on jeszcze nie wystąpił. I resztę nałożę po nałożeniu pudru. Wpadłam na jakże świetny pomysł, przynajmniej taki jest w mojej głowie na chwilę obecną. Niebieski tusz do rzęs. Znów myślałam, że to pająk. Ja mam ostatnio obsesję na punkcie pająków, bo pojawiły się tutaj. I teraz patrzę i szukam i czyham, czy on nie czyha na mnie. Dobrze, także zielony, znaczy niebieski tusz. Na to przykleję kępki i również je wytuszuję na niebiesko. I uważam, że to również będzie bardzo spójna klamra i przepięknie to będzie wyglądało. Bo gdybym nałożyła niebieski tusz do niebieskiego oka, to nie byłoby tego widać. To po prostu wszystko by się rozmyło i wszystko by się taką byłoby niebieską plamą, a tak będzie widać znacząco te różnice, no bo ten niebieski będzie ładnie się odbijał. To jest lazur morza na tle zachodzącego słońca. O Boże, jak poetycko. Cudownie. I teraz tak, kępki. White Duo, wlecą dziś dziesiątki, w sensie jedenastki. Melanżuję gdzieniegdzie, czyli powymieszuję z piętnastkami. Proces przyklejania kępek jest Wam znany, więc tak zrobię to kilka i szybko. I po prostu poza kamerą, żeby Was tutaj nie przynudzać, ale z rzeczy ważnych, jak tutaj już się wyklejam, pod filmem, gdzie pokazywałam Wam kredki z Lamela, i zadałam pytanie, czym jest stary YouTube, jakich filmów byście chcieli. Powiem Wam, że sporo do mnie argumentacji trafiło. Przeczytałam wszystkie komentarze z uwagą. Jakbym się do tego odniosła? Odniosłabym się następująco, że jakby rozumiem, że kiedyś było mniej współprac, ale te współprace były. Przez to, że teraz tych firm jest po prostu o wiele więcej, to tych współprac również jest więcej. Ta branża beauty zdecydowanie mocniej się rozrosła. Ale do czego zmierzam? Kumam, że może za dużo testów, i więcej było po prostu makijażu w makijażu, więcej po prostu było technik, więcej było lekcji makijażu. I moi drodzy,
znajdę w tym wszystkim złoty środek, żebyście byli zadowoleni, żebym ja była zadowolona i będę po prostu więcej mówić i opowiadać o makijażu, czyli jeżeli nakładam dany kolor, jeżeli blenduję w jakiś tam sposób, wydaje mi się, że też te techniki przemycam, ale będę Wam się starała tutaj więcej mówić i opowiadać o samej technice, o samym makijażu, żeby Wam się to po prostu fajniej oglądało i również też tutaj takim zwróceniem uwagi było to, że przykładowo już macie dany produkt, już macie kosmetyki, no i co z tych kosmetyków zrobić, jak się pomalować, niekoniecznie patrząc i niekoniecznie kupując te nowości, których po prostu teraz jest masa, więc postaram się mieszać tutaj różnego rodzaju treści i nowości, i testy, i też zwróciliście uwagę, że przykładowo test to nie jest użycie jednych, dwóch kolorów cieni, dajmy na to tutaj palety, tylko żeby rzetelniej podchodzić do tematu. Także też to kumam, rozumiem, więc naprawdę mocno do serduszka sobie wzięłam wszystkie Wasze uwagi i mam nadzieję, że rozwój kanału pójdzie w dobrym kierunku z moim i Waszym zadowoleniem. No i teraz tutaj daję 15, czy to jest 14, w samym zewnętrznym kąciku, mocniej wyciągając oko. O, dosłownie to są dwie 14. I na tym bym pozostawiła. Wytuszuję dolną powiekę. Właśnie pisaliście, żebym robiła makijaże już też z kosmetykami, które mam, żebym powracała do tego, co już pokazywałam, czy faktycznie się sprawdziło, czy się nie sprawdziło, moje top ulubione, moje buble, no i dużo więcej techniki, chociaż myślałam, że tutaj przemycam, ale może trzeba więcej. Teraz delikatnie podniosę tutaj tuszem, gdzie niegdzie pozostawię czarne, ale również chcę, aby ten niebieski również się przebijał. Myślę, że naprawdę fajnie to wygląda. Nałożyłam puder i to jest teraz czas i pora, aby właśnie tutaj mocniej rozciągnąć powiekę żółtym cieniem, moim zachodzącym słońcem. Bardzo podobają mi się te kępki i to był absolutnie świetny pomysł. Okej, czy ja bym chciała dołożyć więcej rudego? Oczywiście, pewnie, że można. Przejdziemy sobie do konturowania twarzy. Tak jak widać po nałożeniu pudru, ten kontur, który miałam wcześniej, zdecydowanie zelżał, jest delikatniejszy, ale po prostu ja się o wiele lepiej czuję, kiedy ten kontur już mam. Konturownia Mini prezentuje się następująco. Jest to ładna paletka w podróż i nie tylko. I teraz tak, zadałam sobie i Wam pytanie na samym początku. Czekajcie, muszę tutaj chwycić za tę paletę. Czy konturownia Mini będzie podobna do konturowni Maxi? Otóż, z tego co pamiętam, ta paletka była mocno sprasowana. Te bronzery trzeba było dokładać. I teraz tak, jak one się prezentują obok siebie? Następująco, czy nawet one mają te same nazwy? Na chłodno Neutral Coco. Wydaje mi się, że to są inne odcienie, jednak kolor na chłodno jest dość zbliżony. Nie, to są inne odcienie, to nie jest to samo. Jednakże zerknijmy na perłowy róż i owocówka. Nie, nie są to te same kolory, ale dość zbliżone. Więc czy jak macie jedną paletę, to potrzebujecie tej drugiej? Zerknijmy jeszcze jak pod palcem, czy również są tak twarde i mocno sprasowane jak w konturowni tej. Lżej. Wydaje mi się, że są delikatniejsze, z mniejszym naciskiem prasowania. No i dobra, moi drodzy, tutaj też mamy lusterko, także zdejmuję
osłonkę. Trochę się oddalimy, żeby tego Santorini i mojej stylóweczki było więcej widać. I postaram się bardzo mocno nie przesadzić. Wezmę kolor neutral. I faktycznie ten jest z taką nutą czerwieni, jest zdecydowanie cieplejszy, neutralny i tutaj ten chłodniejszy. Ale chłodny nie jest siny, to jest ważne. Na pędzel jak się nabiera? Tak spróbuję delikatnie, żeby nie przegiąć, bo jak wszyscy wiemy, ja lubię. Dobra, jest ok. Chyba nie przesadziłam. Dalej idę w neutral. Trochę jakbym nakładała, ale się nie nakłada. Nie wiem, czekajcie, nie wiem co sądzić. Nie kumam dlaczego, ale w momencie, kiedy nakładam ten bronzer, wyświeca mi się buzia. Czy on jest lekko satynowy? Troszeczkę jakby tak. To nie jest 100% mat, według mnie i moich obliczeń. No bo zobaczcie, ja tutaj nie mam żadnego rozświetlacza, a to się wybłyszcza. Być może jest to kwestia pudru, ale o pudrze usłyszycie chyba w kolejnym odcinku, mówię chyba, bo nie wiem po prostu, który film zmontuję jako pierwszy, a robię pewne porównanie pudru, który sprawdzam na podstawie, no zresztą sami zobaczycie. Przegięłam. Troszeczkę śliski jest ten bronzer. Wjeżdżam na skronie, podkreślając mocniej opaleniznę i wzięłam ten kolor cieplejszy koko. Czemu koko w ogóle? Koko jak do kury. Dobra, jest ok, ale chyba znów przesadziłam. Bardzo przepraszam, ja chyba nie umiem w te bronzery. Dobra, lecę na śnieżynkę. Czemu śnieżynka w Santorini? Proszę mi to wytłumaczyć. Mocny ten róż będzie. A może i nie? A może i tak? Ja tutaj bym widziała kolorystykę, jak idziemy do Santorini, coś bardziej w brzoskwini i nawet mi się zrymowało. Okej, owocówka jest idąca mocniej w brzoskwinie, jednakże to jest bardziej róż niż brzoskwinia. Myślałam, że będzie mieć więcej złotych tonów, a jednak ta perła pod spodem nie jest mocno wybłyszczająca się na złoto. No, ma taki lekki poblask, ale mówię, to jest lekki. Dobrze, dalej idę na śnieżynkę. Żeby jeden i drugi polik był porówno. Wezmę teraz nowy pędzel i owocówkę, czyli właśnie ten błyszczący róż. Go dam na centralną część polika. Trochę mi brakuje w tej palecie, jeżeli chodzi o te róże cieplejszej tonacji. Bo po nałożeniu ten polik taki trochę się wysrebrzyścił, a nie wyzłocił, a jest to taka kolekcja letnia, znaczy w sumie kończąca lato. Ale się czepiam, co? No i klasyka, czyli rozświetlacz mocno sprasowany. Może to i dobrze, to nie przesadzę. I porównajmy sobie klasykę z konturowni mini do jasny szampan oraz złoty beż. Klasyka, jasny szampan i złoty beż. W kolekcji mamy jeszcze pomadki, dwie. Już tutaj pokazuję. Jeden kolor, czyli tutaj ten, który właśnie już trzymam. W ogóle pomadka jest stłoczeniem. Ładnie to wygląda. Spójna klamra jest domknięta, stylizacyjna, jeżeli chodzi o kolekcję. Tutaj się zmyje. I zerknijcie. Jest to bodajże ładny niut. Ale jeszcze zaraz zerknę. Idealny niut. I malinowy niut,
Nie, malinowa kawa. I ten idealny miód, naprawdę jest to taki mój kolor, który lubię, chłodniejszy. No, bez kitu, idealny miód. Do tego mamy kredkę do ust, tylko czy tutaj ona ma kolor? Nugatowa, wykręcana automatyczna. Więc może zrobię tak tutaj. Czy ona będzie pasować bardziej do jednego, czy może do drugiego koloru? Myślę, że idealnie pasuje do ciemnego, jakby kolor sam w sobie, a z jaśniejszą pomadką po prostu stworzy ładne ombre. No i ja pójdę w to ombre. Bardzo ładny kolor pomadki. Kredki. Mięciutka, zastrzeżeń brak. No i na to. Nie widać mocnego kontrastu między konturówką a pomadką. Pomadka jest opcją nawilżającą. Nie powiedziałabym, że jest to matowe, chociaż słuchajcie, tutaj jest napisane, że są dwie matowe szminki. Taka satynka, nawilżenie. Nie jest to tępy mat, może w ten sposób bym to określiła. No bo właśnie, jeszcze co do listów, bo listy są ważne. Wyobraź sobie soczyste greckie jedzenie, białe wino, dobrą muzykę, upalne dni na greckiej Santorini. To właśnie ta popularna wyspa zainspirowała nas do stworzenia pachnącej latem kolekcji Santorini. W Grecji byłam na Zakynthosie, było mega. W kolekcji znajdziesz jedną kremową, długotrwałą konturówkę, dwie matowe szminki, dwa eyelinery, za chwilę wam pokażę, paletę cieni do powiek, kompletną paletę do konturowania twarzy. Greckie klimaty w pełnej petardzie, poczuj się jak grecka bogini, z naszą Santorini Afrodyta będzie miała konkurencję. Także tak, no dobrze, dobrze. Więc jeszcze powracając do tego opakowania, o którym wspomniałam, że jest ładne, no po prostu jest ładne. Sztos, kolor pomadki, sztos. Dobrze, moi drodzy, więc tutaj bym drugą pomadkę zamknęła, żeby zaraz tutaj jej nie popsuć. No i wspomniane eyelinery mamy. Też na K. Kurort oraz Santorini w takich innych opakowaniach niż zazwyczaj. I jeden jest matowy, drugi jest błyszczący. Pędzelek określiłabym klasyczny, miękki. No i tak. Miedziany błyszczący. Czy ja bym chciała coś tutaj na oku z tym kolorem zrobić? Chyba nie. No i ten mamy niebieski, jaśniutki. No i niebieski jest to kolor Santorini, natomiast miedziany kurort. No i ja patrzę i zerkam, czy coś ja bym tutaj dodała. Może dziubek i końcówkę. Może Magdalena nie przegni. Zaraz zobaczymy, czy to jest świetny pomysł. Nie głupi. No, dodałam dziubek. Tu jakoś oko mniej współpracuje. Dobra, chyba już nic nie dokładam, bo zaraz przedobrzę. I moi drodzy, tak to oto. Prezentuje się dzisiejszy makijaż. Oko zachodzącego słońca w towarzystwie lazurowych rzęs. Z rozświetloną skórą, z szopą na głowie, ale miało być surferską i wakacyjnie. Także. Dajcie znać, jak Wam się podoba kolekcja, dajcie znać, jak Wam się podoba makijaż. Jeżeli chodzi o paletkę cieni, no to tak jak w Glam Shopie, zastrzeżeń jakościowych brak. Jeżeli chodzi o sam dobór cieni, no to jest to inwencja twórcza. Mi tutaj trochę brakowało pomiędzy tymi purpurowymi a jasnymi kolorów przejściowych, czyli jakiegoś pomarańczowego, coś, co tutaj fajniej by zagrało. Oczywiście można to było połączyć z brązami, ale biorąc pod uwagę Santorini i ten motyw przewodni, czyli niebieski, no to tutaj tego lazurowego, niebieskiego, być może błękitnego, trochę brakowało mi w macie, ale tą drugą odsłonę z zielonym, błyszczącym i niebieskim zobaczycie na Insta. No bo tutaj chciałam trochę również pojechać, ale uznałam, że przedobrze i trzymajmy się tego zachodzącego słońca. Kolor pomadki, idealny nude, absolutnie idealny nude. Przepiękny, bardzo ładny. Eyelinery również wykorzystam w tym drugim rzucie, że tak to ujmę. Paletka do konturowania nie jest taka sama jak konturownia poprzednia, Maxi. Kolory są
dość zbliżone, ale nie takie same. No i jeżeli chodzi o tą formulację i oprasowanie, no to jak dla mnie troszeczkę zbyt mocno sprasowane. Także tyle w podsumowaniu. Dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek. Zapraszam na następne. Dziękuję za aktywność i do zobaczenia, do następnego. Ciao! Powinno być chyba kalimera, ale kalimera jest na dzień dobry, czy na do widzenia. Dobra, pa!